Cześć! Firma Macintosh kojarzy się z symbolem nadgryzionego jabłka, z telefonami i komputerami, a firma, o której chciałem mówić, nie ma nic wspólnego z taką elektroniką. Szczegóły to forma zapisu nazwy. Apple powstał później i nie będziemy zajmować się jego elektroniką w ogóle. Ja chcę przybliżyć Wam wynalazek Tęka McIntosha, założyciela firmy o nazwie pochodzącej od jego nazwiska, a firma założona była w 1949 roku. W tym stuleciu, w 2001 roku, pojawił się krótki artykuł o McIntoshów audio, w polskim audio. I napisał go pan Michał Śmigielski. Szkoda, że mało miejsca poświęcił na wynalazek Unity, którego patent niedawno wygasł i każdy może skorzystać z tego opisu, konstruując komercyjne wzmacniacze lampowe i nie tylko. Pozwólcie, że na początek zacytuję z tego artykułu, a później przejdziemy do tego, jak pan Frank McIntosh pochwalił się swoim wzmacniaczem przed Audio Engineering Society w specjalnym żurnalu. Na ekranie widzicie skan z tego artykułu. Lata 20. 30 i 40 to dynamiczna popularyzacja i rozwój muzyki, głównie jazzowej i swingu. Na scenach występowali czarnoskórzy muzycy, komponujący i grający standardy i melodie łatwo wpadające w ucho. Słuchanie muzyki stawało się coraz bardziej powszechnym hobby. Należy wiedzieć o tym, że w tamtych czasach nie było producentów sprzętu grającego, którzy potrafili dostarczyć urządzenie o dobrej jakości transmisji. Dostępne ówczesne w sprzedaży gramofony, radia, wzmacniacze i głośniki uznawane były za dobre już wtedy, gdy w ogóle grały i jeszcze często się nie psuły. W połowie lat 40. Frank McIntosh postanowił dostarczyć więcej radości, wynikającej ze słuchania muzyki z dobrą jakością. Frank McIntosh to człowiek starej daty. Więc do tematu podszedł z ogromną dokładnością, a w konstrukcję wkładał całe serce. Tank nie był nowicjuszem, gdyż od dzieciństwa interesowała go elektryczność. Miał także spore doświadczenie, które zdobył w laboratoriach Bella, a także korporacji Grey Bar na zachodnim wybrzeżu. Na początku II wojny światowej trafił do ministerstwa wojny, gdzie kierował departamentem łączności radiowej i radiolokacji. Rok 1942 to stała współpraca Franka z rozgłośniami radiowymi i projektowanie dla nich sprzętu. Poważnym klientem McIntosh'a była rozgłośnia CBS. W roku 1944 u boku Franka pojawia się jego przyjaciel ze sfer rządowych Maurice Painchow. Obaj panowie postanawiają zacząć współpracę, ale nie jest to jeszcze firma, o której to mowa. Rok 1946 to pojawienie się Gordona Goła, marki McIntosh. I zaawansowane prace nad pierwszym urządzeniem. W 1949 roku powstaje model 521 Unity Couplet Amplifier. Urządzenie wyposażono w zasilanie symetryczne ze zbalansowanym stopniem wyjściowych na lampach 6L6. Wzmacniarz pracował w trybie przeciwsobnym. Urządzenie było w owym czasie niedoścignionym wzorem dla konkurencji. Powodzeniem spełniło wszystkie wymagania stawiane przez użytkowników, stało się także wyposażeniem studia NBS. Konstruując swój pierwszy seryjny wzmacniacz, Frank McIntosh podszedł do zagadnienia przede wszystkim naukowo. Założył, iż dobry wzmacniacz musi charakteryzować się jak najmniejszymi zniekształceniami. W ówczesnym czasie większość urządzeń oferowała zniekształcenia na poziomie 5-15%. W 521 Udało się zejść poniżej 1% i to w całym użytecznym paśmie od 10 Hz do 20 kHz. Dziś może nie jest to wyczyn imponujący, wciąż ważny pozostaje jednak fakt, iż reputację firmy zbudowano właśnie dbając o parametr zniekształceń, a w swoich obecnych produktach Macintosh wcale filozofii tej nie zmienił, osiągając jedynie nieporównywalnie lepsze rezultaty. Przeskoczmy kawałek artykułu. Tutaj mamy informację, że w roku 1977 Frank H. McIntosh odchodzi na zasłużoną emeryturę, sprzedając swoje udziały. Nie kończy jednak z firmą, pozostaje jej honorowym konsultantem. Dowódcą McIntosha zostaje Gordon Go, To dzięki jego koncepcji zrodził się MC2255. Początek lat 80. to czas solidnych gramofonów analogowych, a połowa tej dekady to powolne. Przestawianie się na technikę cyfrową. Następuje współpraca z firmami Tech i Philips, które dostarczały transporty. Niestety w roku 1989 umarł Gordon Go, a Frank H. Macintosh rok później. Tutaj nastąpił czas długich negocjacji z różnymi firmami. I ostatecznie Clarion przejął firmę. Zainteresowanych losami firmy MacIntosh zapraszam do znalezienia źródła w internecie na stronie Macintosha. Cytowałem Wam fragment z audio tylko po to, żeby Was wprowadzić w specyficzny klimat lat 40. i 50. W październiku 1953 roku, tom pierwszy, numer czwarty, Journal of the Audio Engineering Society, pan Sidney Corderman i Frank McIntosh opublikowali artykuł o nowym wzmacniaczu 30-watowym. W sumie był to wzmacniacz A116 firmy McIntosh. Możecie znaleźć w sieci instrukcji obsługi tego wzmacniacza wraz ze schematami. Tutaj widzicie planszę z danymi technicznymi tego wzmacniacza, ale my przejdziemy do artykułu, który pojawił się w tamtym okresie. Pokusiłem się o tłumaczenie tego artykułu, więc teraz w formie tłumaczenia przedstawię go Wam, żebyście mogli zapoznać się ze szczegółami tej konstrukcji. Zapoznajmy się z treścią artykułu. 30-watowy wzmacniacz Macintosh został wprowadzony na rynek Hi-Fi w lutym 1953 roku. Od tego czasu cieszy się dużym zainteresowaniem i uwagą entuzjastów wysokiej jakości, przemysłu filmowego 3D i innych. Zanim omówimy projekt obwodu, dobrze jest rozważyć specyfikację wydajności, rozważaną dla tego wzmacniacza przed jego opracowaniem. Były to następujące założenia: moc wyjściowa. Poziom wyjściowy miał wynosić około 30 W przy wszystkich częstotliwościach w zakresie widma audio od 20 do 20 tysięcy Hz, przy mocy użytkowej od 10 do 100 tysięcy Hz. Liniowość. Przenoszenie wzmacniacza miało być liniowe dla wszystkich częstotliwości w spektrum audio i pozbawione nieciągłości lub krzywizny zarówno dla sygnałów impulsowych, jak i sygnałów o stanie ustalonym. Stopień liniowości charakterystyki przenoszenia można najłatwiej wyrazić w postaci zniekształceń harmonicznych. Jako cel projektowy wybrano maksymalne zniekształcenia harmoniczne przy pełnej mocy wyjściowej nie większej niż 0,5% dla dowolnej częstotliwości akustycznej od 20 Hz do 20 000 Hz. Ta ocena zniekształceń miała obowiązywać przy pełnej mocy wyjściowej. Warto zauważyć, że wiele wzmacniaczy nie jest ocenianych tak rygorystycznie, to znaczy wiele z nich jest ocenianych tylko na częstotliwościach średnich. Pasmo przenoszenia. Częstotliwość miała mieć odchylenie od linii poziomej nie więcej niż pół dB w całym spektrum audio na wszystkich poziomach, aż do osiągnięcia mocy 30 W. Odpowiedzią miało być płynne wyjście poza spektrum audio i przy połowie mocy wyjściowej. Chodzi o to, żeby nie było więcej niż półdecybelowy spadek w dół przy 10 Hz i 100 kHz. Przesunięcia fazowe. Przesunięcie fazowe miało być utrzymywane na minimalnym poziomie plus minus 10 stopni w granicach widma audio uważanych za dopuszczalne. Współczynnik tłumienia. Współczynnik tłumienia miał wynosić 10 lub więcej. Uważa się, że współczynnik tłumienia większy niż 10 nie jest szczególnie korzystny, ponieważ rezystancja systemu głośników i rezystancja linii zasilającej ograniczają skuteczność tłumienia wzmacniacza. Szum i przydźwięk. Szum na wyjściu miał być o 80 dB lub więcej poniżej znamionowego poziomu wyjściowego. Stabilność. Wzmacniacz miał być stabilny przy rozpatrywaniu wszystkich rodzajów obciążeń, czy to rezystancyjnych, czy kombinacji rezystancji i reaktancji. Ta cecha została uznana za ważną, ponieważ po pierwsze, wiele systemów głośnikowych wydaje się być reaktywnych w pobliżu ich częstotliwości rezonansowych, po drugie, niektóre zwrotnice częstotliwości wykazują obciążenie reaktywne w pobliżu ich częstotliwości podziału oraz po trzecie, długie przewody głośnikowe obciążają wzmacniacz pojemnościowo. Konstrukcja mechaniczna Cechami mechanicznymi uważanymi za ważne było to, żeby po pierwsze, wzmacniacz, który miał być skonstruowany, był łatwy do serwisowania oraz po drugie, był łatwy do wykonania, aby można było zastosować wydajne techniki produkcyjne. No i inne cechy. Po pierwsze, wzmacniacz powinien przejść badanie underwriter laboratory, ponieważ badanie to ma na celu jak najlepszy interes klienta. Po drugie, Wzmacniacz miał być wyposażony zarówno w złącza wtykowe, jak i przykręcane, aby instalacja była prosta i nie wymagała więcej niż śrubokręta i szczypiec. No i po trzecie, wzmacniacz miał być zaprojektowany jako element towarzyszący do współpracy z przedsmacniaczem korekcyjnym Macintosha, ale z drugiej strony musi być również wystarczająco elastyczny, aby współpracować z innymi typami urządzeń wyjściowych. Teraz spójrzmy na obwody, aby spełnić wymagania dotyczące wydajności. W stopniu wyjściowym zastosowano dobrze znany układ sprzężenia jedności Mackintosha. Układ ten pokazano na rysunku pierwszym. W układzie tym połowa obciążenia jest umieszczona w obwodzie anodowym lamp wyjściowych, a druga połowa w obwodzie katodowym lamp wyjściowych. Lampy mocy można uznać za działające częściowo jako wtórniki katodowe. Układ ze sprzężeniem jedności ma wiele zalet, jak i większość dobrych rzeczy, stwarza też kilka problemów. Problemy te można jednak łatwo naprawić, a efektem końcowym jest obwód znacznie lepszy od konwencjonalnych obwodów wyjściowych. Główne zalety obwodu McIntosha to: po pierwsze, niska impedancja wyjściowa. Impedancja lampa-lampa wynosi tylko 1000 ohmów, a każda lampa do masa ma impedancję zaledwie 250 ohmów. Tak niska impedancja wyjściowa upraszcza konstrukcję transformatora wyjściowego ponieważ stosunek impedancji między lampami a obciążeniem jest niski, czyli tzw. przekładnia zwojowa. Po drugie, niska, równoważna impedancja generatora. Stopień wyjściowy bez sprzężenia zwrotnego, z wyjątkiem sprzężenia zwrotnego wartości 12 dB wprowadzanego przez sam obwód, to jest systemu obciążenia anodowo-katodowego. Ma równoważną impedancję generatora wynoszącą 1 trzecią rezystancji obciążenia, czyli 333 ohmy. Tak więc sam stopień wyjściowy ma współczynnik tłumienia 3 do 1. Dane te są oparte na warunkach występujących we wzmacniaczu 30 watowym przy użyciu lamp 6BG6. Po trzecie, niskie zniekształcenia stopnia wyjściowego. Zniekształcenia stopnia mocy, gdy mierzone są same bez sprzężenia zwrotnego, ale z transformatorem głośnikowym, są znacznie mniejsze niż 1%. Po czwarte, Brak zniekształceń typu nocz. Lampy końcowe pracują w klasie AB1. W tej klasie pracy mogą wystąpić poważne zniekształcenia przy wysokich częstotliwościach jeśli międzypierwotna rezystancja upływu transformatora wyjściowego jest wysoka. Problem ten jest jednak eliminowany gdy stosuje się układ McIntosha ze sprzężeniem jedności, ponieważ w tym układzie uzwojenia anodowe i katodowe w transformatorze głośnikowym mogą być uzwojone bifilarnie. Ta technika bifilarna zmniejsza międzypierwotną indukcyjność rozproszenia do wyjątkowo niskiej wartości. W 30-watowym wzmacniaczu nie ma śladu zniekształceń noc nawet przy 20 kHz. Wyjaśniam pojęcie. Międzypierwotna reaktancja upływu to reaktancja... Upływu między jednym a drugim uzwojeniem pierwotnym. Jak wiecie, układ przeciwsobny ma dwie cewki dla obciążenia lamp. Jeśli obie cewki uzwojone są osobno, występuje reakcja upływu między tymi uzwojeniami. Wróćmy do tekstu. Rozważmy teraz problemy układu ze sprzężeniem jedności. Napięcie sterujące, które jest wymagane do zasilania lamp wyjściowych, musi wziąć pod rozwagę fakt, że lampy mają katody pracujące nad potencjałem masowym. Napięcie sterujące jest wymagane około czterokrotnie wyższe niż gdy lampy mocy pracują w konwencjonalnym układzie. Ten problem jest jednak skutecznie rozwiązany za pomocą specjalnego obwodu, który został opracowany dla tego wzmacniacza. Ten obwód sterownika zostanie omówiony później. Po drugie, napięcie stałe anody i siatki ekranującej lamp mocy muszą być takie same, gdy używany jest bifilarny transformator głośnikowy lub alternatywnie należy stosować bardziej skomplikowany transformator głośnikowy z dodatkowym uzwojeniem dla siatki ekranującej. Wybrano lampy typu 6BG6 do stopnia wyjściowego wzmacniacza, ponieważ te lampy mają znamionową wartość napięcia siatki ekranującej 350 V. Przy 350 V przyłożonych do obu anot i siatki kranującej można łatwo uzyskać 30 W mocy wyjściowej. Przy tym napięciu rozpraszanie siatki kranującej jest znacznie poniżej limitu 3,5 W dla lampy, nawet przy pewnej mocy wyjściowej. Dodatkowymi elementami przy wyborze lampy 6BG6 dlatego wzmacniacza była jej dostępność, umiarkowany koszt, dobra, jednorodność charakterystyk między lampami oraz niezawodna, wytrzymała konstrukcja. W układzie sterującym zastosowano podwójną triodę typu 12BH7, która jest sprzężona rezystancyjnie pojemnościowo z lampami mocy. Obwód ten różni się jednak od konwencjonalnych obwodów sprzęgających tego typu tym, że rezystory obciążające anody zamykają obwód do uzwojenia anodowego transformatora wyjściowego. To połączenie skutkuje zwiększeniem impedancji obciążenia prezentowanego anodą lamp podczas gdy w tym samym czasie rezystancja obciążenia pozostaje równa wartości rezystora obciążenia anody. Rysunki 2A i 2B ilustrują działanie tego obwodu. Rysunek 2a pokazuje obwód sprzężony RC, w którym rezystor obciążenia anody dla lampy sterującej składa się z rezystorów RL i R. Rezystor R jest zbocznikowany przez duży dławik. Tutaj impedancja obciążenia jest równa sumie RL i R, a rezystancja obciążenia jest równa RL. Dla prądu stałego R jest równolegle z niską rezystancją dławika. Rysunek 2b pokazuje obwód sprzężony RC w wzmacniaczu 30W. Tutaj rezystor obciążenia RL zamyka obwód do uzwojenia pierwotnego transformatora wyjściowego. W tym obwodzie prąd płynący przez uzwojenie pierwotne transformatora wyjściowego jest w fazie z prądem anody lampy sterującej. Napięcie w punkcie A' jest równe w przybliżeniu 3/4 napięcia na anodzie lampy sterującej. Teraz wracając do układu z rysunku 2A. Jeśli rezystor R zostanie ustawiony na wartość równą 3 krotności RL, napięcie przemienne w punkcie A będzie równe 3 czwarte napięcia na anodzie lampy sterującej. Zatem napięcia w punktach A i A obu kanałach są równe i widać wtedy, że obwód z rysunku 2A można zastąpić prostszym zastępczym obwodem z rysunku 2B. Ponadto sprzężenie zwrotne wprowadzone do obwodów anodowych lamp sterownika przez rezystory obciążające anody modyfikuje impenację generatora stopnia wyjściowego. Impenacja generatora wzrasta z 1 trzeciej impenacji obciążenia wyjściowego do połowy impenacji obciążenia wyjściowego, czyli 500 ohmów. Ten stosunek impenacji generatora do impenacji wyjściowej jest taki sam, gdy istnieje w stopniach wyjściowych z triodami. Mamy zaletę. Drivery są sterowane przez odwracacz fazy, który jest konwencjonalnym odwracaczem fazy z podzielonym obciążeniem. Rezystancje obciążenia zostały obniżone, dzięki czemu zrównoważenie wyjść odwracacza fazy jest osiągane do 20 kHz i powyżej. Ta równowaga jest ważna, jeśli zniekształcenie wysokiej częstotliwości mają być utrzymane na niskim poziomie. O co tutaj chodzi? Odsyłam do filmu o odwracaczu fazy z podzielonym obciążeniem. Przed odwracaczem fazy znajduje się stopień wzmacniacza, który wykorzystuje triody o wysokim współczynniku wzmocnienia. Obwód sprzężenia między tą lampą a odwracaczem fazy ustawia napięcie anody stopnia wzmacniacza na około połowę B, podczas gdy napięcie siatki sterującej dla odwracacza fazy wynosi około 1 trzeciej B. W tych warunkach zniekształcenia w tych dwóch stopniach są najmniejsze. Ujemne sprzężenie zwrotne transformatora głośnikowego jest podawane do katody lampy wzmacniacza napięciowego. Obwody zawarte w tej pętli sprzężenia zwrotnego stanowią sekcję stopnia mocy 30-watowego wzmacniacza. Przed sekcją końcówki mocy znajduje się przedwzmacniacz o wzmocnieniu 5. Ten przedwzmacniacz może być używany opcjonalnie. Zwykle nie jest używany, gdy stosuje się z 30-watowym wzmacniaczem przedwzmacniacz firmy MacIntosh. Wzmacniacz składa się z dwóch stopni wzmacniających z ogólną pętlą ujemnego sprzężenia zwrotnego. Ta pętla sprzężenia zwrotnego zmniejsza wzmocnienie dwóch stopni do pięciu i utrzymuje niski poziom szumów i zniekształceń. Wzmacniacz ma dwa osobne układy zasilające: jeden dla B+ i drugi dla biasu. Zasilanie anodowe wykorzystuje lampę prostowniczą 5U4 i filtr pojemnościowy o ile stopień wyjściowy działa w klasie AB1. B Plus musi mieć bardzo niską impedancję względem masy na wszystkich częstotliwościach audio, szczególnie 20 Hz. Aby spełnić to wymaganie, zastosowano duży kondensator w filtrze prostownika. Ten kondensator pomaga zredukować tętnienia wyjściowe zasilacza i umożliwia zastosowanie niskiej rezystancji w obwodzie filtra. Utrzymując niską rezystancję transformatora, lampy i filtra, uzyskuje się dobrą stabilizację napięcia. Zasilanie polaryzacji siatek sterujących wykorzystuje półchwalowy prostownik selenowy i prosty obwód filtra RC. Dużo czasu i badań poświęcono na zaprojektowanie transformatora głośnikowego. Charakterystykę powstałego transformatora pokazano na rysunku trzecim. Charakterystyka odpowiedzi transformatora jest płaska w zakresie 1,1 dB od 18 Hz do 40 kHz. Odpowiedź nie spada do połowy poziomu mocy minus 3 dB dopóki nie osiągnie 130 kHz. Najniższa częstotliwość rezonansowa transformatora wynosi 250 kHz, gdzie odpowiedź transformatora spada do minus 13 dB. Szerokie pasmo przenoszenia transformatora umożliwia zastosowanie do 32 dB ujemnego sprzężenia zwrotnego obejmujące cały wzmacniacz bez problemów z oscylacjami. Zastosowane jest jednak tylko 20 dB sprzężenia zwrotnego, co daje 12 dB na margines stabilności. Transformator wykorzystuje rdzeń Hypersil o przekroju 2 cali kwadratowych. Gęstość strumienia prądu zmiennego wynosi 10,5 kg przy 20 Hz, przy 30-watowej mocy wyjściowej. Ta umiarkowana gęstość strumienia oraz doskonałe właściwości drobnoziarnistego rdzenia Hypersil mają dwie ważne zalety. Po pierwsze, zniekształcenia spowodowane nieliniową zależnością między strumieniem a siłą magnesującą w materiale rdzenia są niezwykle małe. Po drugie, strumień prądu stałego wytwarzany przez niezrównoważone prądy stałe między lampami wyjściowymi ma znikomy wpływ, ponieważ nasycenie rdzenia nie wystąpi tam, dopóki nie będzie 25 mA niezrównoważonego prądu stałego w uzwojeniu pierwotnym transformatora. Ta wartość 25 mA jest wystarczającym marginesem, gdy używane są lampy 6BG6, a środki do równoważenia prądów lamp nie są wymagane. Jak wspomniano wcześniej, transformator ma swoje pierwotne uzwojenie nawinięte bifilarnie. Turbina składa się z pięciu przeplatanych uzwojeń. Te uzwojenia zapewniają wyjścia dla 4, 8 i 16 omów oraz oddzielne uzwojenie wyjściowe dla ujemnego napięciowego sprzężenia zwrotnego. Oddzielenie głównego uzwojenia głośnikowego od uzwojenia sprzężenia zwrotnego znacznie zwiększa stabilność wzmacniacza. Obciążenia mające reaktancję pojemnościową zwiększają przesunięcia fazowe w transformatorze wyjściowym przy wysokich częstotliwościach. Ten wzrost przesunięcia fazowego może spowodować, że pętla ujemnego sprzężenia zwrotnego stanie się regeneracyjna, czyli nastąpi dodatnie sprzężenie zwrotne. Jeśli napięcie sprzężenia zwrotnego zostanie pobrane z uzwojenia z obciążeniem. Nie dotyczy to jednak 30-watowego wzmacniacza McIntosha, ponieważ oddzielenie uzwojeń sprzężenia zwrotnego i głośnikowego zmniejsza problem przesunięcia fazowego transformatora. Dzięki temu wzmacniacz jest całkowicie stabilny, niezależnie od charakteru obciążenia wyjściowego. Wzmacniacz ma również wyjście 600 ohmów. Wyjście to jest realizowane za pomocą odczepów na katodowym uzwojeniu pierwotnym. Porównajmy teraz wspomniane wcześniej założenia konstrukcyjne z działaniem wzmacniacza. Niektóre z tych porównań zilustrowano na rysunku 4a, 5 i 6. Rysunek 4a przedstawia moc wyjściową. 30W uzyskuje się przy niskich zniekształceniach i płaskiej częstotliwości od poniżej 20 Hz do 50 kHz. Odpowiedź przy połowie mocy wyjściowej rozciąga się znacznie poniżej 10 Hz do 100 kHz i spada tylko o pół dB przy 100 kHz. Rysunek 4b przedstawia sprawność anodową lamp wyjściowych oraz rozpraszanie mocy anody i siatki ekranującej tych lamp wyjściowych. Sprawność anody przy mocy znamionowej wynosi 54%. Rozpraszanie mocy dla anody wynosi 14,5 W, znacznie poniżej 50W dopuszczalnych dla 6BG6. Uzyskany stopień liniowości obrazują krzywe zniekształcenia na rysunkach 5A i 5B. Rysunek 5A ilustruje zniekształcenia przy pełnej mocy wyjściowej 30W w całym spektrum audio. Zniekształcenia są znacznie poniżej 0,5%. Rysunek 5B pokazuje zależność między zniekształceniami a mocą wyjściową. Przy obniżonych poziomach wyjściowych zniekształcenia spadają znacznie poniżej 0,1%. Rysunek szósty pokazuje charakterystykę przesunięcia fazowego. Przesunięcie fazowe mieści się w zakresie od plus 5 stopni do minus 8 stopni w całym spektrum dźwięku. Współczynnik tłumienia wynosi 12 lub więcej dla wyjść 4, 8 i 16 ohmów i 16 dla wyjścia 600 ohmów. Ten współczynnik może nie jest tak wysoki jak wartości czasami spotykane w innych wzmacniaczach, ponieważ rezystancja cewki wtórnej transformatora głośnikowego nie jest kompensowana przez pętlę ujemnego sprzężenia zwrotnego. Uzyskany stopień tłumienia uważa się jednak za całkiem zadowalający, a dodatkowa stabilność uzyskana dzięki zastosowaniu oddzielnego uzwojenia sprzężenia zwrotnego jest warta zmniejszenia współczynnika tłumienia, który można by uzyskać. Gdyby nie zastosowano oddzielnego uzwojenia sprzężenia zwrotnego. Szum na wyjściu i przydźwięk razem są około 85 dB niższe od mocy znamionowej. Pod względem stabilności wzmacniacz jest całkowicie stabilny, niezależnie od reaktywnego charakteru jakiegokolwiek obciążenia na wyjściu. Cele projektu mechanicznego również zostały spełnione. Zastosowano karty z podzespołami. Elementy te umożliwiają schludny wygląd i szybki montaż. Dolną pokrywę można łatwo zdjąć, aby wszystkie elementy były dostępne do kontroli i serwisu. Wymogi kodeksu Underwriter Laboratory zostały uwzględnione i spełnione dzięki zastosowaniu dobrej praktyki inżynierskiej i odpowiednio dobranych komponentów. Na lampach wyjściowych zastosowano specjalne nakładki, aby wyeliminować ryzyko porażenia prądem spowodowane przez nakładki anodowe lampy. Odpowiednią elastyczność w odniesieniu do zacisków wyjściowych zapewnia kombinacja zacisków śrubowych i wtykowych. Podsumowując, wzmacniacz w pełni spełnia wymagania konstrukcyjne. Wzmacniacz końcowy to solidna, niezawodna jednostka posiadająca wszystkie zalety i cechy uważane za ważne dla tego typu wzmacniacza. Rysunek siódmy przedstawia pełny schemat 30-watowego wzmacniacza. Ja wiem, że rysunek siódmy nie jest za bardzo czytelny, więc poszukałem w sieci wzmacniacz, który był produkowany komercyjnie i ten wzmacniacz nazywa się A116. I możecie zobaczyć zrzuty ekranu kolejnych tablic z tej instrukcji. I jak widzicie, działający wzmacniacz, zgodny z założeniami konstruktora, udało się zbudować i był dostępny z sprzedaży. Myślę, że następnym razem uda się zajrzeć do patentu i omówić szczegóły konstrukcyjne. Z mojego punktu widzenia, jako elektronika, opis patentowy jest na tyle ciekawy, że porusza zagadnienia i problemy, które występują w zwykłych wzmacniaczach mocy i opowiada, jak rozwiązano to w układzie Unity. Także tymi słowami kończę film i zapraszam Was do następnego odcinka. Trzymajcie się.